nie takiego początku zimy się spodziewaliśmy. Niestety w regionie wichura szaleje, dlatego zabieramy Państwa do bardziej spokojnego, klimatycznego, ale równie ożywionego miejsca, jakim jest Milkshake Bar. Tutaj będziemy właśnie realizować pierwszą zimową redakcję telewizji Słupsk. Zapraszam bardzo serdecznie, a ze mną właściciel tego miejsca, Marcin Chojnacki. Witam serdecznie, dziękujemy za zaproszenie. Fajnie, że możemy się tu schronić, wypić gorącą kawę i porozmawiać między innymi o tym, jak wy się przygotowywaliście do świąt, bo wiem, że powstały jakieś super paczki. My do świąt? Do świąt się przygotowujemy w taki sposób, żeby zamknąć na 4 dni i odpocząć się od wszystkiego, od pracy, od codzienności. A przed samymi świętami mieliśmy wigilię pracowniczą, mieliśmy paczki też zrobiliśmy dla dzieciaków z domu dziecka. Bo nie tylko myślicie o sobie, o swoich klientach, ale o osobach potrzebujących. Dla kogo były te paczki i ile było tych paczek? Paczek było 50. Sporo. Okej, no myślę, że bez problemu daliśmy radę, żeby zorganizować też 50 paczek. W paczkach były słodycze. Myślałam, że burgery. Nie, nie przetrwałyby. Nie przetrwałyby. Zrobiliśmy paczki może niezbyt zdrowe, bo same słodycze, ale myślę, że takie, które powodowały uśmiech tych dzieci, które otwierały te paczki, więc było warto na pewno, bo widzieliśmy zdjęcia, widzieliśmy filmiki i zwiększenia tych paczek. A dokładnie gdzie one pojechały, te paczki? Była ostatnia impreza organizowana w Jezierzycach na hali sportowej i to dla dzieci pieczy społecznej tak, tak to się nazywa. Rozdane było w sumie ponad 400 paczek, także... Czyli duża inicjatywa. Myślę, że dobry duch świąt. Stworzony taki przez organizatorów, przez ludzi, którzy pomagali w tym wszystkim. Także super. Super. Świąteczny klimat towarzyszy, ale takie przejdźmy do tej codzienności. Podsumujmy ten rok, jeśli jest taka możliwość. Dobry rok? Mógł być lepszy dla Milkshake'a? Wszyscy Państwo wiecie, że borykamy się z inflacją, borykamy się z obciążeniami podatkowymi. Może powiem niepopularną rzecz, bo wiele osób myśli, że zerowy VAT na żywność to powoduje, że coś jest tańsze. Może i tańsza jest marchewka, ale to oznacza, że my restauratorzy płacimy o 5% większy podatek VAT. To znaczy, że musimy wydać te pieniądze, to znaczy, że mniej zarabiamy. Albo też musimy podnieść cenę w menu, żeby zrekompensować ten podatek w jakiś sposób, opłacenie tego podatku. Został on przedłużony, z tego co wiem, do końca marca następnego roku, więc wcale się z tego nie cieszymy. Patrzymy w przyszłość z nadzieją, że będzie... Trochę lepiej. Lepiej dla nas przedsiębiorców, a tym samym i dla Państwa, bo jeżeli nam będzie lepiej tutaj, będziemy z większą ochotą mogli prowadzić naszą działalność, to też myślę, że będzie to atrakcyjniej dla wszystkich. Dla wszystkich. A jakieś plany na nowy rok? Jakieś zmiany w menu? Coś wprowadzacie? Coś zmieniacie? Tak, w tej chwili pracujemy nad nowościami. Musimy jeszcze parę rzeczy doprecyzować. Jest parę takich rzeczy, którymi też chcielibyśmy zaskoczyć, ale na to przyjdzie czas. Myślę, że wcześniej niż na wiosnę się nie wyrobimy ze wszystkim. Bo czeka nas dużo, dużo pracy właśnie z przebudową menu, kuchni. No i też tutaj... Otoczenia obiektu? Cały czas coś się dzieje i coś się zmienia. Ci z Państwa, którzy do nas przychodzą regularnie, widzą zmiany, bo to pomieszczenie, w którym
W tej chwili jesteśmy też, jest odświeżone, jest tu ciepło, jest tak, jest teraz ciepło. Na ścianach i suficie jest specjalna powłoka, która zatrzymuje to ciepło w środku i jest zdecydowanie przyjemniej siedzieć. Ale też mamy inne tutaj ściany, które też zmieniły troszeczkę swój wygląd i zmienił się klimat. Zmienił się trochę klimat, zmieniamy. Nie chcemy niczego robić drastycznie, tylko płynnie przechodzić w coś nowego, w coś odświeżonego, coś innego. Zapraszam, żeby przyjść i sprawdzić. Tak, dokładnie. Przyjść, sprawdzić do tego ciepełka na dworzu. Bardzo zimno, bardzo wiecznie, więc tutaj można naprawdę się schronić. Pierwszy dzień zimy. Pierwszy dzień zimy, tak jak powiedziałam na początku. Troszkę śnieg pada, ale to tyle w temacie. Śnieg już był. Śnieg już był. No dobrze, no to czekamy na te wszystkie pozytywne zmiany. Życzymy oczywiście, żeby były jak najlepsze, żeby klientów nie brakowało. Wszystkiego dobrego dla Państwa, dla całej ekipy. Wszystkiego dobrego wszystkim na święta i w nowym roku. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Moim gościem jest Danuta Sroka z filii numer 5 Biblioteki Miejskiej w Słupsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Danusiu, spotykamy się na różne okazje, o różnych rzeczach rozmawiamy, bardzo często o książkach, ale tym razem porozmawiamy sobie o rzeczach około książkowych, bo o kiermaszu świąteczno-noworocznym, który w bibliotece trwa, a z nami jest Masza. Jest z nami Masza, dzień dobry. Właśnie, Masza jest jedną z postaci z kiermaszu. Tak, Masza jest już moja, ponieważ kiermasz świąteczny dotyczy też takich spraw charytatywnych. Fundacja Przystań jest naszym takim głównym motorem napędowym po to, żeby zbierać jakieś środki na osoby, które potrzebują po prostu tych środków, ale nie wyciągają ręki od tak, żeby dać pieniążki, tylko są to mistrzynie takich właśnie, między innymi takich rzeczy jak Masza, maskotek, ale jeżeli chodzi o Fundację Przystań, to jest dużo takich świątecznych gadżetów wypalonych w glinie. Czyli generalnie te rzeczy, które są na kiermaszu, to przygotowali podopieczni Fundacji Przystań i zaprzyjaźnieni rękodzielnicy? Tak, przygotowali przede wszystkim z Fundacji Przystań podopieczni, ale również są artyści powiatowi, ponieważ w powiecie tych artystów jest bardzo dużo. Robią różne cuda, również świąteczne. Tę maszę przygotowała dla nas Beata Juryś. Jest też Jolanta Kostka, Kazimierza Kostki żona, która robi przepiękne witraże. Nie będę wymieniać też Zosię Stodołę, każdy zna. No, ale to Fundacja Przystań. Elżbietę Wronę również, więc one są cały czas obok nas. Przychodzą też podopieczni, oni przygotowują ten kiermasz i są z naszymi czytelnikami i to jest wspaniałe. Dobra, powiedziałeś, że są rzeczy wypalone w glinie, są maskotki robione ręcznie na szydełku czy tam na jakichś drutach innych. Co jeszcze? Są jeszcze obrazy Ewy Gruszewskiej. Nie wiem, czy sobie przypominasz mural w Poddolu. Tak. Właśnie Ewa Gruszewska też maluje przepiękne postaci kobiet, ale też morze. I to morze, przede wszystkim to morze przyciąga właśnie czytelników naszych. Czyli każdy... I to jest wystawa też, bo to nie tylko... Czyli można sobie przyjść, na wystawę obejrzeć i, tak. I na przykład jak ktoś ma ochotę kupić. Oczywiście, do niczego nie zmuszamy, to wręcz przeciwnie. To jeszcze powiedzmy naszym widzom, gdzie mają się udać, bo zapraszamy do filii numer 5 przy Jana Kazimierza 19. Spotkacie tam Państwo piękne postacie z bajek, ale nie tylko. Są też szczęśliwe anioły, są prezenty życzeniowe, jest tyle rzeczy takich wspaniałych, które można zawiesić na choince, ale można też nosić w kieszeni czy na łańcuchu na szyi. Do kiedy ten kiermasz działa? Kiermasz działa do końca roku, ponieważ to jest kiermasz świąteczno-noworoczny, natomiast wystawa potrwa do 15 stycznia, czyli wchodzimy w czas 2024 roku i będziemy świętować razem z artystami.
no to świętujmy razem z artystami, świętujmy razem z mieszkańcami Słupska. Ci, którzy się jeszcze zagapili i na przykład nie kupili prezentów świątecznych, albo chcą dać się trochę po świętach, to mogą doskonale udać się do filii numer 5. Danusia, ja Tobie serdecznie dziękuję i życzę wesołych świąt. Dziękuję bardzo, również życzę wesołych świąt. Moim Państwa gościem jest Jan Churuk, znakomity biegacz, olimpijczyk w maratonie, przedsiębiorca. To najlepszy maratończyk w historii stulecia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jakie osiągnięcia biegowe złożyły się na ten tytuł? Witam Państwa serdecznie, witam telewizów Wektry. Moje osiągnięcia, no to największe jest Mistrzostwa Świata z 1991 roku, czwarte miejsce, siódme miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, ale też wiele składowych na ten sukces się złożyło, ponieważ byłem na wszystkich największych maratonach świata. Jest taki maraton, jest taki challenge 6 maratonów na świecie, najważniejszych, tylko nie brałem udziału w Nowym Jorku. A poza tym jest to Boston, jest Tokio, Berlin, Londyn. To są najważniejsze maratony i Chicago, które składają się na taką historię polskich międzynarodowych maratonów. Biegał Pan między innymi w Barcelonie, Londynie, Fukuoce, Tokio, Sydney, Wiedniu, Berlinie, a nie brał Pan udziału w żadnym maratonie w kraju. Dlaczego? Od 1988 roku byłem maratończykiem i w 90 roku stałem się maratończykiem zawodowym, czyli żyłem tylko i wyłącznie z maratonu. No i sama się nasuwa odpowiedź, bo żyłem z tego, dla mnie to był zawód, w związku z tym biegałem dla środków, żeby utrzymać rodzinę, żeby zarobić na następne lata. W Polsce to był zalążek maratonu, czyli wynagrodzeń za bieganie. I to było główną przyczyną, że w Polsce nie wystartowałem. Taką anegdotkę, że w jednym z polskich największych maratonów w Warszawie chciałem wystartować, to ich budżet przekraczał moją garzę. To jaką miał Pan największą nagrodę pieniężną? No myślę, że w historii przed Igrzyskami Olimpijskimi startowałem, mając już nominację olimpijską w Londynie w 1992. No to jest właśnie taki pamiątkowy medal. I to była największa garza, jaką otrzymałem za udział, plus nagrody. Było to na ówczesne czasy około 100 tysięcy. No to pokaźna kwota, także... Oczywiście, nie w złotówkach. No właśnie, zakończył Pan karierę w 2002 roku. I na co Pan postawił w życiu? Nie było łatwo zakończyć karierę, ponieważ ja dosyć późno rozpocząłem i późno stałem się też zawodowcem. Marzyłem o tym po zmianie menadżera na amerykańskiego, z którym właśnie zarabiałem pieniądze i chciałem dosyć długo swoją karierę ciągnąć. No niestety w 1998 roku zaczęły się problemy z Achillesem. W 2000 roku, gdy kończyłem już 40 lat, marzyłem o tym, żeby być mastersem, a tam były też duże pieniądze, spore pieniądze w Stanach Zjednoczonych, bo tam generalnie uczestniczyłem w zgrupowaniach, w zawodach, stacjonując w Nowym Meksyku, w Albuquerque, i sądziłem, że w wieku 40 lat będę tym mastersem, bo to jest taki, tak jak obecnie jest Kenisa Bekele, który w wieku 42 lat biega maraton w 2 godziny i 4 minuty. Jest to wprost niemożliwe. Wtedy niektórzy nie wierzyli, że ja mogę robić takie treningi. Czyli to było 23 lata temu. Ja mogłem to wykonywać i udowodniłem, że da się to zrobić. Musiałem zakończyć karierę w 2002 roku. No i stałem się przedsiębiorcą. Aktywnie uczestniczy Pan w wielu imprezach biegowych. Udziela się Pan też społecznie. Jest Pan ojcem chrzestnym Szkoły Podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków w Kwakowie. Niedawno otwarto
boisko wielofunkcyjne Wytownie. To dla Pana musi być satysfakcja, że doceniają Pana w naszym regionie? Tak, oczywiście. Generalnie nie mam tak weekendów dla siebie, ponieważ uczestniczę w różnych imprezach biegowych na terenie Polski. No w Słupsku staram się, ale ten grafik jest tak napięty, że na terenie Polski no mam różne biegi od 10, począwszy do maratonu włącznie. W różnych województwach jest to dosyć skomplikowane, żeby być na wszystkich imprezach. A rok niestety ma tylko 52 tygodnie i staram się, żeby tutaj uczestniczyć też i w Słupsku. Jestem też i społecznikiem, bo działam, pomagam w różny sposób. No, stałem się też taką ikoną biegaczy, lekkoatletów. No, nagrodą też jest to, że jestem ojcem chrzestnym Szkoły imienia Polskich Olimpijczyków w Kwakowie, no ale w tym roku też zostałem uhonorowany no w szczególny sposób, bo za życia jestem, mam swojego imienia, mam boisko wielofunkcyjne w Wytownie. Jest tam i plac zabaw, jest orlik, jest boisko do piłki nożnej. Także jest to w pobliżu mojego, na terenie mojej gminy, w pobliżu mojego ośrodka, bo tylko 4 kilometry. Jestem naprawdę głęboko wzruszony. Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Jakie potrawy będą na stole w Pana domu? U nas zawsze jest tradycją, że mamy przynajmniej 12 potraw, ale wiem, że żona przygotowuje 15 potraw. Jest pstrąg, jest karp. Są różne mięsa, sałatki, ale też i tradycją jest co najmniej 5 ciast, w tym sernik z brzoskwiniami. Dziękuję za rozmowę. Ze mną jest pani dr Karolina Keller, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku, ale przede wszystkim Kaszubka i o tych Kaszubach będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. O, pięknie. Kaszubi trochę inaczej świętują Boże Narodzenie niż większość mieszkańców Polski. Przyznam szczerze, że obecnie, współcześnie wydaje mi się, że jest to już bardzo zbliżone do tych tradycji ogólnopolskich. Natomiast to, czego Kaszubi przestrzegają, to jest post. W czasie Wigilii skromniej zdecydowanie niż w czasie pierwszego czy drugiego święta Bożego Narodzenia. Potrawy oparte na właśnie skromnych produktach, rybach, warzywach, owocach. No, mamy brzadową zupę chociażby. To zupa owocowa. Zupa owocowa, właśnie przez niektóre gospodynie przygotowywana z suszu. Moja mama czy babcia gotowały na bazie kompotu, żeby to było troszkę zjadliwe. Tak, z kruseczkami takimi. Także, tak. A jakieś inne takie potrawy tradycyjne, kaszubskie? Na pewno też na bazie mąki, bo mąka ogólnie dostępna i też prosty produkt, więc no, takie znana potrawa to kluski z makiem. Ugotowany makaron czy kluseczki, do tego z dodatkiem maku. Na słodko. Na słodko. Poza tym oczywiście, no, jeśli chodzi o ryby, no to śledzie. Ja też przyrządzam przynajmniej dwa rodzaje, ale też ryby smażone. U mnie w domu, kiedy była Wigilia, to ryby występowały raczej smażone. Wszystkie, no chyba, że tam mama już miała jakąś finezję, ale były to różne rodzaje ryb i słodkowodne, no bo to Gochy, czyli powiat bytowski, więc bardziej słodkowodne. Sama nazwa święta Bożego Narodzenia po kaszubsku, czyli Gody Świętogodowe, też jest nietypowa, czyli jest typowa dla Słowian tak naprawdę, tutaj północnych. Po kasiebsku tak richtich to Gwede, czyli Boże Narodzenie, dlatego że gody związane są z czymś, co jest radosne, szczodre, z takim dobrostanem, dobrobytem, bo przecież święta Bożego Narodzenia, no nic innego jak właśnie taką radość, taką atmosferę mają nieść. To jest bardzo też ciekawe, przynajmniej z mojej perspektywy, to są kolędnice, czyli gwizdże i porozmawiamy o gwizdżach w Słupsku za chwilę, ale najpierw chciałbym zapytać w ogóle,
jak to wygląda na Kaszubach, te kolędowanie? Współcześnie. Współcześnie, jak kiedyś wyglądało? Współcześnie wygląda to rozmaicie. Ja też, kolędując właśnie z moimi uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku, których bardzo serdecznie pozdrawiam, bo się spisali tak, po mistrzowsku, to już też, to nie są ci prawdziwi kolędnicy, którzy kiedyś wpadali do domu dosłownie. Z drzwiami? Może z drzwiami, nie, ale prawo do kolędowania niegdyś mieli kawalerowie. Nie wiem, czy to dlatego, że może mniej tych kawalerów, czy mają inne obowiązki, czy inne zadania, ale czasy się też zmieniły. Współcześnie kolędują i kobiety, i mężczyźni, i niekoniecznie muszą być wolnego stanu cywilnego, ale wciąż chodzi o to, żeby gospodarz przyjął tych kolędników, bo procedura jest taka, że najpierw gwizd, czyli ten, który przewodzi kolędnikom, pyta gospodarza, chce ta gwizdka widzec, no i gospodarz się pyta, a skąd wa jest ta? Albo skąd je gwizdka. I wtedy padała nazwa wsi. I wtedy kolędnicy mogli wchodzić. Raczej nie praktykowano nieprzyjęcia kolędników, ponieważ no, mogło to wróżyć chorobę, nieszczęście, no, niepomyślny rok. Więc kolędnicy, a dawniej, robili wiele rabanu. Bez żadnych ogródek i bez żadnych skrupułów, mimo tego, że gospodynie napracowały się, żeby chata była wysprzątana, to kiedy w piecu kominiarz, jeden z kolędników, znalazł popiół, to nie miał żadnych skrupułów właśnie, żeby na środek chaty wysypać go, czy zrobić bałaganu. I małe dzieci bały się kolędników. Ja kiedyś przeżyłam taką gwiazdkę, to było w Łączyńskiej Hucie, kiedy Klub Studentów Pomorania z Gdańska organizował właśnie gwiazdkę przed Bożym Narodzeniem. Ja nie wspominam tego dobrze, bo jak wpadli panowie przebrani za gwiżdżów, gdzie był gwiazdor z pancerzem takim uplecionym z igliwia, byłam pokuta, przez kozła pobodzona, przez bociana też poszczypana, więc no to nie było przyjemne fizycznie, ale duchowo to rzeczywiście no, niesamowite przeżycie. Gwiżdże z dwójki są zupełnie spokojne, można powiedzieć, są zupełnie spokojni. Od paru lat już chodzicie po mieście, prawda? Tak, przyjęliśmy taką tradycję, że bo dawniej mieliśmy przedstawienia i zapraszaliśmy do szkoły. Teraz zapraszamy do szkoły w Wielkanoc, gdzie też częstujemy wielkanocnymi potrawami. Natomiast praktykujemy od kilku lat, że kolędnicy z dwójki przypominają mieszkańcom Słupska, ale też regionu słupskiego, jak ważny był to zwyczaj, żeby właśnie zwiastować tę dobrą nowinę, ale też nieść taką dobrą atmosferę. Jako że to są uczniowie, a nie dorośli mężczyźni, to też robimy z tego bardziej przedstawienie i taki moment popisowy dla nich. Oni wczuwają się bardzo w swoje role, oni czytają o tym, co symbolizował niedźwiedź, czy właśnie kim był gwiazdor, czy śmierć. To nie jest tylko postać przebrana za, no właśnie za śmierć, tylko niesie to za sobą coś więcej. Mało tego, niesie też osobom, do których przychodzimy, więc no, myślę, że sporo dobrego. Dzieciaki w ogóle się angażują w to? Chętnie się przebierają? Chętnie się przebierają, chętnie się angażują, ale już przychodzi taki moment zmęczenia, bo zawsze mamy dwa dni kolędowania. Jeden jest chodzony, czyli wychodzimy, nie zważywszy na pogodę, na ulicę Słupska i pokazujemy, że rzeczywiście chodzi się od domu do domu, czy od instytucji do instytucji, a drugi dzień mamy już autokarowy, dlatego że odwiedzamy różne miejsca w Słupsku. Jak jest daleko, no nie wszędzie da chyba się lepiej dotrzeć. Już na autokarę, bo jak byliście u nas, to przecież lałderz okrutny wtedy. Tak, ale dają radę, naprawdę. To jest też dla nich taki troszkę sprawdzian wytrzymałości. Ja ich przygotowuję do tego. Zresztą to już są stare wygi troszkę. Oni już, akurat ci kolędnicy, szósta klasa, byli ze mną szósty raz, ale na przyszły rok szykujemy coś innego, więc mamy strach nadzieję. Się bać. Tak, właśnie. Mamy nadzieję, że przygotujemy coś takiego, że i za dwa lata zaproszenie otrzymamy. Pani Karolina, ja mam jakieś taką prośbę. Pani naszym widzom złożyła po kaszubsku życzenia świąteczne. Życzę wszystkim, by łebcia z głedów, nie myślę cłetim wiele darenków dostuniemy płetdankom, le łetim kto je westrzut nai, i nie łetim ciegłe nama bandze felowało, le żebyśmy pomyślele łetich łesobach, ja cich nie ma westrzut nai, a ja cich baru chcele besme, żeby westrzut nai bele, wszedcigłe belnigłe na głedę.
Dziękuję w imieniu naszych widzów. Właśnie powiedzą Państwo tak. Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem jest Ewa Krefta, a prywatnie moja siostra i mówię to z dumą. Dzień dobry. Ponieważ Ewa, zostałaś uhonorowana właściwie, mogę tak powiedzieć, już tytułem nauczyciela roku w klasach 0-3 w Słupsku, ale również w województwie. Trwa jeszcze plebiscyt jednej z ogólnopolskich gazet na właśnie nauczyciela roku w różnych tam kategoriach. Natomiast już wiemy, że zgarnęłaś bardzo dużo głosów w Słupsku i w województwie. Ogólnopolskie wyniki niebawem. Na razie. Ogólnopolskie wyniki się wczoraj właśnie zakończyły. Tak, przedwczoraj właściwie. No tam nie poszło już tak dobrze, ale jestem bardzo dumna z tego, co udało mi się osiągnąć tutaj w naszym mieście oraz w całym województwie. I nie jest to niestety tylko moja zasługa, ale zupełnie kogoś innego. Czyli rodziców. Przede wszystkim osób, to był plebiscyt, tak jak już wcześniej wspomniałaś, więc tutaj trzeba było oddawać głosy SMS-owo lub w jakiś inny sposób. No i tutaj po prostu bardzo dużą determinacją okazali się no, rodzice z mojej klasy, z moich uczniów, uczniów klasy drugiej B, pierwszej społecznej szkoły podstawowej STO w Słupsku. No właśnie, bo ja Ciebie nie przedstawiłam, jaką Ty szkołę reprezentujesz. Tak. Ile lat jesteś w tej szkole nauczycielem? No pracuję tam już od 12 lat. I to jest moja pierwsza szkoła, w której pracuję. Wcześniej pracowałam właśnie w przedszkolach. No szkoły społeczne rządzą się trochę innymi prawami. Tutaj na pewno jest dużo większe zaangażowanie nie tylko nauczycieli, ale również myślę i rodziców. I właśnie rodzice też pokazali to zaangażowanie podczas tego głosowania na mnie. Muszę też powiedzieć, że w tej samej kategorii drugi nasz nauczyciel zajął trzecie miejsce, bardzo wysokie. Mamy też drugą lokatę w Słupsku, jeśli chodzi o nauczyciela klas 4-8. No a sama szkoła, pierwsza społeczna szkoła podstawowa STO w Słupsku, zajęła pierwsze miejsce w Słupsku. To gratulujemy bardzo serdecznie. Tak. Czyli co, w mniejszych placówkach, gdzie jest mniejsza liczba uczniów w klasach, lepiej się uczy? Jest ten lepszy kontakt i z rodzicem, i z uczniem? Tak, myślę, że na pewno jest dużo bardziej indywidualne podejście, no bo wiadomo, jak klasy liczą około 30 osób, to trudniej. Jest poza tym, no mówię, tak jak powiedziałam, jest też no, super współpraca, naprawdę mam duże szczęście do rodziców. Wcześniej, a teraz to już naprawdę mam bardzo duże szczęście, szczególne szczęście do rodziców, którzy bardzo fajnie współpracują, ale też właśnie udzielają się na forum klasy, ale także w szkole, podczas organizacji różnego rodzaju imprez, spotkań itd. Ale żeby ci rodzice współpracowali z nauczycielem, to muszą czuć również tą współpracę i więź z drugiej strony i to, że ich dzieci są zaopiekowane i dobrze edukowane. Jakie ty masz sposoby na tą edukację w tych młodszych klasach? Ja powiem szczerze, że ja nie wiem, bo ten plebiscyt, to nie można powiedzieć, że to jest plebiscyt do najlepszego nauczyciela. No bo to trudno w ogóle sprawdzić, bo nauczycieli dobrych jest naprawdę bardzo dużo. Zresztą muszę przyznać, że ja nawet pracując i wykorzystuję różnego rodzaju metody, które zauważyłam u nauczycieli uczących moje dzieci osobiste w innych placówkach. Więc ja też z tego czerpię. To z nie jest tak, wzorców. Że to, tak, z dobrych wzorców. To nie jest tylko tak, że ja sobie sama wymyślam różne rzeczy. Ale masz dużo innowacji. Tak, oczywiście. Prowadzę dosyć dużo innowacji. No, staram się, żeby dzieci przede wszystkim czuły taką więź emocjonalną. I powiem szczerze, my mamy takie rytuały. I na przykład zawsze, jak tylko przychodzę do pracy, to witamy się za pomocą pewnych wyliczanek, gestów. To mogą być różne gesty, bo nie każde dziecko chce się na przykład przytulić, ale większość się przytula, część przybija piątkę, żółwika i tak dalej. I oni tego bardzo pilnują, dla nich to jest bardzo ważne. Potem na każdej pierwszej lekcji ze mną mamy takie 10-15 minut, kiedy im na przykład głośno czytam. To bardzo rozwija w ogóle intelektualnie, ale muszę też powiedzieć, że to tworzy niesamowitą więź też taką emocjonalną. Poza tym no dużo wychodzimy, wyjeżdżamy, ale też właśnie zapraszamy rodziców, ale nie tylko rodziców, bo również dziadków. My chodzimy do nich do pracy, oni przychodzą do nas w ramach różnych okazji. Na przykład organizujemy Dzień Głośnego Czytania we wrześniu i wtedy przychodzą nie tylko na przykład pracownicy szkoły, ale właśnie członkowie rodzin. Kiedy mówimy coś na temat właśnie starej szkoły albo tego właśnie jak było kiedyś, o czym mogą nam powiedzieć dziadkowie, to oni wtedy do nas przychodzą. Oni nam pokazują swoje zdjęcia, my ich po prostu gościmy. Często idziemy też do różnych zakładów pracy, po prostu, żeby zobaczyć, śmieją się u nas, że my już prowadzimy
jak to się nazywa? Nabór do... Nie, ale takie już przygotowanie zawodowe po prostu, żeby mogli tak, żeby mogli już sobie powybierać zawody, bo mieliśmy naprawdę spośród właśnie rodziców różnego rodzaju gości, którzy opowiadali nam o swojej pracy, pokazywali co robią, albo zapraszali nas do siebie. Także no dzieci to lubią, różnego rodzaju wyjazdy i tak dalej. Poza tym mieszam ich w ławce. Może to jest dziwne, ale my co tydzień dzieci po prostu losują się, mieszają w ławkach. Dużo pracujemy w grupach. Czyli zmieniają kolegę obok, tak? Tak, po prostu tak, tak. To też wpływa na integrację. Integrują się w ten sposób, tak. Poznają bliżej. Tak. Prowadzimy na przykład to, co właśnie podejrzewam u innych nauczycieli właśnie uczących moje dzieci. Prowadzimy pamiętnik Miśka, bo mamy po prostu maskotkę, która nam towarzyszy od pierwszej do ostatniej klasy, czyli do trzeciej. Dzieci ją zabierają do domu, na święta, na wyjazdy różnego rodzaju. W pierwszej klasie są to wypowiedzi ustne, potem prowadzą dziennik już pisemnie. Może w trzeciej klasie założymy bloga, kto wie. A Misiek jak się nazywa? W każdej klasie jest inaczej. Mhm. Tym razem się nazywa Teddy Blue. A Misiek jeszcze pamięta czasy mojego syna, ma 20 lat, także i nadal jest w dobrej formie i go przebierają i o niego dbają i jak się psuje, to go zszywają w domu. Także jest. A współpraca z rodzicami jest po prostu super, naprawdę. Bardzo się udzielają i naprawdę z tej strony chciałabym serdecznie podziękować, bo oni mi okazali swoje naprawdę bardzo duże zaufanie, nominując mnie, bo tu jest ważne, tu nie nominuje dyrekcja do tego plebiscytu, tylko tu nominują uczniowie i ich rodzice. No i dla mnie to była naprawdę wielka niespodzianka, a już potem te wyniki głosowania zarówno na terenie Słupska, jak i potem w województwie, to przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Ja byłam w wielkim szoku i bardzo dziękuję za to zaufanie. To znaczy, że im się podoba po prostu to, co ja robię z ich dziećmi. Doceniają tą pracę. Tak, i chciałabym naprawdę tutaj bardzo gorąco podziękować. A propos doceniania tej pracy, to jak ja rozmawiałam z panem Marcinem tak sobie tutaj prywatnie. Pan Marcin też moim był tak, rodzicem. Rodzicem, uczeń, twój uczeń w klasie 1-3, natomiast już teraz jest w 8 klasie. I pan Marcin mi powiedział, są efekty pracy pani Ewy i my to widzimy w każdym roku nauki. Także no słuchajcie, ogromne... no nauczyciele 0-3 to jest tak naprawdę podstawa. Często są niedoceniani, mówią o nas kredki, nie? Bawią się z dziećmi. O, to jest ważne. Ja się bawię z dziećmi. Ja bardzo dużo wykorzystuję różnego rodzaju zabawy, zmian miejsca. My się przegrupowujemy, dużo robimy na dywanie. My mamy jak w przedszkolu dywan i dzieci uwielbiają to naprawdę. Także wykorzystujcie państwo po prostu w swojej pracy zabawę, bo można to jako wprowadzenie do lekcji, jako podsumowanie, ale to po prostu też jako przerwę się dyrekcyjną. To też buduje pewnego rodzaju więź i to jest fajne i to powoduje, że te lekcje też są ciekawsze. No, tak. To jest nauczyciel zaangażowany. Tak, to prawda. Ja jestem działacz. Bardzo zaangażowany działacz, bo ja jak obserwuję życie mojej siostry, to ona praktycznie spędza je w szkole, mimo tego, że sama ma 4 dzieci. Tak. Trójka już dorosłych prawie, że i jeszcze jest jedno dziecko w wieku szkolnym. No co, Ewa, gratuluję ci bardzo serdecznie. Myślę, że to jest ogromne wyróżnienie i zasłużona nagroda właśnie. Te głosy od rodziców i to, że oni byli tak zaangażowani, bo właściwie tak, na ostatniej prostej było tam, nie wiem, 400 głosów najpierw i raptem zrobiło się 800, prawda? Więc nawet no, więcej, walczyli tak, o ciebie, walczyli. Tak, tak, oni mieli też taką strategię, żeby po prostu pod koniec rzucić jak najwięcej głosów i zaskoczyć przeciwników. Także okazali się no, pomysłowi przy okazji. Ale jeszcze raz z tej strony, tak, bardzo serdecznie dziękuję uczniom klasy i uczniom też klasy drugiej B, naprawdę za zaangażowanie, za te głosy, za współpracę, za to, że mnie cenią. Jestem wam naprawdę serdecznie za to wdzięczna i był to duży zaszczyt naprawdę dla mnie, że mnie nominowaliście i że tak o mnie walczyliście. Dziękuję bardzo za to spotkanie i trzymam kciuki za kolejny rok. Być może będzie już ogólnopolski plebiscyt. Kto wie. Tak. Pozdrawiam wszystkich też, których znam i nie znam, którzy na mnie głosowali, moich kolegów, koleżanki z pracy, moich byłych uczniów i byłych rodziców byłych uczniów. Także wesołych świąt wszystkim życzę i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo serdecznie. AESTO, gratulujemy takich nauczycieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na zakończenie tego spotkania, jest to ostatnie spotkanie w tym roku, nie będzie też w przyszłym tygodniu serwisu informacyjnego Obserwator, ale na naszej antenie oczywiście ciekawych programów nie zabraknie. Chciałabym państwu złożyć życzenia. Życzę państwu przede wszystkim czasu. Czasu dla siebie, aby odpocząć, zrelaksować się, zadbać o swoje zdrowie.
czasu dla rodziny, bliskich, znajomych, przyjaciół. Czasu, aby zaplanować i te plany zrealizować, aby na przykład pospacerować wzdłuż morza, pojechać w góry lub w miejsca, o których marzycie. Po prostu życzę Państwu dobrego czasu na cały 2024 rok. Wesołych świąt, bezpiecznych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia w przyszłym roku.